Dzisiejszy odcinek na kanale będzie bardzo nietypowy. Poznacie w nim historię pewnego Łukaszka z rodu Ulańców i jego kota, który wprowadzał w Warszawie dobrą zmianę, legalizując każdy niecny czyn dobry dla jego interesów. W grze The Guild 3, która jest ekonomiczno-społecznym symulatorem dążenia twojego rodu do dominacji określonego miasta. O, ktoś sypnął grosiwem? Słusznie się domyślacie, jest to materiał sponsorowany dzięki uprzejmości THQ Nordic. Dlatego byłbym wdzięczny, żebyście teraz kliknęli w link do Steama, który jest zaraz w pierwszej linijce opisu, jak i w przypiętym komentarzu. I nawet jeśli nie chcecie kupić tej gry, dodajcie ją sobie do obserwowanych. Mnie to pozwoli opłacić rachunki, a wam nic to nie szkodzi. Ale wróćmy do Łukaszka, któremu przyszło żyć w jednym z europejskich miast, a właściwie żyje w Warszawie. Życie go nie rozpieszczało i nie należy do majętnych osób. Na szczęście był bardzo charyzmatyczny i wybitnie inteligentny. Dlatego bardzo szybko wpadł na pewien pomysł. Z założenia biznesu nowoczesnego, opartego na źródłach odnawialnych i bardzo ekologicznego. Mianowicie postanowił zostać grabarzem. Urodził się i wychował w podwarszawskiej wsi zwanej Łomiankami. Nasza wieś prezentuje się dość urokliwie, a tam hen daleko widać cel Łukaszka, czyli zamek suwerena, ale droga do jego stanowiska jest dość daleka. Łukaszkowi po rodzicach został dość skromny domek oraz trochę grosiwa, za który zbudował swój pierwszy biznes, czyli kryptę grabarza. Takie życie. No niestety, Łukaszek był kmieciem, więc mógł budować tylko i wyłącznie na terenach wiejskich. Ale nic w tym złego, swoją kryptę umieścił tuż obok lokalnego cmentarza i dodatkowo naprzeciwko domu. Co prawda, istnieje jedna lepsza lokalizacja, ale tu może później. Tak oto z głębi piekieł powstaje nasza krypta. Masakra, co tu się stało? Ktoś postawił mi koło domu głośną lutnię, czy wy to słyszycie? Ten warsztat stoi i moglibyśmy w nim pracować sami, ale po co? Lepiej zatrudnić pracownika, bo jak to mówi polskie przysłowie, uczciwa praca nie popłaca. I tak oto mamy naszego pierwszego pracownika, grabarkę Marię, lat 15, stanu wolnego. Ale muszę przyznać, że chyba jest doświadczona przez życie, bo nie wygląda na 15 lat. Ale nieważne, niech grabarka Maria cały czas leci po kości. A nasz drugi pracownik, którym jest grabarz Radomił, niech wytwarza nam produkt, na który wpadł Łukaszek, mianowicie bransoletki z babci. Żeby mieć zawsze bliską osobę przy sobie. Pozostałe środki Łukaszek zainwestował w kolejne miejsca dla nowych pracowników, które dość ładnie się prezentują. Widać, że praca wrze. Nawet pani Maria skrzętnie przeszukuje lokalny cmentarz. Jako że Łukaszek miał już prosperujący biznes, miał już własny dom, no to nadszedł czas na założenie rodziny. Mógł wybierać spośród wielu kandydatek. I tak oto Łukaszkowi wpadła w oko Ewa Zając i jej zbroja płytowa. Dodatkowo Łukaszek miał naprawdę spore szanse w zalotach. W międzyczasie, kiedy Łukaszek poleciał szukać nowej żony, okazało się, że sklep już prosperował i nawet co jakiś czas pojawiali się klienci, żeby kupić bransoletki z własnej babuni. Pierwsze wrażenie z Warszawy nie było zbyt pozytywne, dużo zrujnowanych domów. Kiedyś to wszystko odbudujemy. Napotkaliśmy Ewę w kościele i mimo tego, że mieliśmy naprawdę niezłe teksty na podryw, każdej nocy śnię o miłości do ciebie, a po przebudzeniu uświadamiam sobie, że kocham cię jeszcze mocniej. To Ewa nie dała się na nie złapać. Mimo wszystko Łukaszek się nie poddawał. Poświęcił się i nawet wziął kąpiel. Dodatkowo zebrał kwiaty z lokalnych nagrobków. Może teraz się uda? I tak oto nasz chwat biegał po całej Warszawie, próbując wręczyć Ewie kwiaty. Lubi kwiaty, jak każda kobieta. I zaledwie po kilku godzinach znajomości Ewa przyjęła oświadczyny z rąk Łukasza, by wziąć ślub w lokalnej katedrze jeszcze tej samej nocy. I tak minął nam jeden rok. Oczywiście wszyscy wiemy, że najważniejsze jest spłodzenie potomstwa tuż po ślubie. To wcale nie dlatego, że rodzina to darmowa siła robocza, która pracuje 24 godziny na dobę zamiast tylko 14. No i niestety nie wszystkie bransoletki babuni zostały sprzedane w zeszłym roku, dlatego Łukasz postanowił wybrać się na lokalny targ. W końcu miał gadane i mógł zrobić naprawdę niezłe pieniądze na tym.
Przy okazji nasza żona w posagu wniosła również dość spory majątek. W końcu mogła sprzedać swoją zbroję płytową, czy też inne towary, które miała przy sobie w dniu zaślubin. Widać ewidentnie, że Łukaszek miał nosa i jaką żonę poślubi. Dzięki temu dokonał dalszych inwestycji w warsztaty. Wiadomo, że dzięki pieniądzom można się spiąć po drabinie społecznej. Dzięki temu nabyliśmy tytuł plebejusza oraz zagrodnika. Dzięki czemu otworzył Łukaszek już kolejnego roku kolejny biznes w sąsiedniej wsi. W wolnym czasie Łukaszek ćwiczył charyzmę. Przecież musiał zagrzewać pracowników do cięższej pracy, by interes bransoletkowy kręcił się jeszcze lepiej. W międzyczasie narodziła się córeczka Maria. A pod koniec roku zdobywamy już tytuł mieszczanina. Poszerzyło to nasze zdolności oratorskie, jak i spowodowało, że możemy teraz plądrować groby, co na szczęście jest zgodne z prawem. Zimą 1403 roku Łukaszek postanowił zainwestować w obozowisko rozbójników. Jego pracownicy mogli organizować zasadzki, które nie do końca były legalne, ale odpowiednio wyposażeni pracownicy mają mniejsze szanse na bycie złapanym. Trzeba przyznać, że kryjówki wybrali sobie dość ciekawie, ale udało się kogoś złapać. Mimo to niekoniecznie to oznaczało, że udało się kogoś przestraszyć. Czasem stawiali opór. A niektórzy pracownicy mieli większego pecha i natrafiali na strażników miejskich. W międzyczasie Łukaszek próbował budować lepsze nastawienie sąsiednich rodów w okolicy. I na szczęście przychodziło mu to dość łatwo. Nawet po czasie udało się zawrzeć sojusz z jednym z rodów. Jako że Łukaszek był już dość majętnym człowiekiem, mógł sobie pozwolić na zakup lepszego odzienia, które powodowało, że był bardziej poważany przez kupców. Zakupił również najnowszy model wierzchowca. Ja nie wiem, jak koń to wytrzymuje, no ale Łukaszek Ulaniec, muszę przyznać, prezentuje się wyśmienicie. Mając już odpowiedni look, no po prostu robił takie wrażenie na kupcach, że ci dawali mu od razu lepsze ceny zakupu. Nasz biznesmen wiedział, że jeżeli chce coś więcej osiągnąć, musi zacząć brudzić się politykom, dlatego zgłosił się na urząd gwardzisty. Dawał on możliwość przeprowadzenia pewnych zmian w prawie, na przykład zalegalizowania rozbojów. Nie ukrywajmy, te przedsięwzięcia były bardzo zyskowne dla Łukaszka. Trzeba było tylko zdobyć poparcie osób, od których kandydatura Łukaszka zależała. Niektórzy byli bardziej podatni na przekonywanie niż inni, do tego stopnia, że zyskaliśmy nowych przyjaciół. Pierwsze kroki za nami w polityce objęliśmy urząd gwardzisty. Zajmijmy się od razu legalizacją tego, co potrzebujemy. Jako że pozostali radni zamieszkują tą samą wioskę co Łukaszek, bez problemu poparli jego wniosek. Trzeba było tylko stawić się na głosowanie, a to samo w sobie było już tylko formalnością. Kolejne lata mijały na ciężkiej pracy i zdobywania wpływów politycznych. W tym czasie zdobyliśmy już tytuł wielmoży, co nam dało możliwość postawienia pięknego i bogatego domu patrycjusza. W środku było już znacznie lepiej niż w naszej poprzedniej chatce. No ale nadal nie jest to najlepsza rezydencja, jaką moglibyśmy sobie wymarzyć. Dodatkowo Łukaszek założył siedzibę Gildii Złodziei. Tajemną, nikt nie wiedział, że ona się znajdowała tuż obok ratusza. Nikt się tego nie spodziewał. Złodzieje okradali okoliczne domy, przynosząc czasem mało wartościowe towary. W międzyczasie to już Ewa Zając zajmowała się handlem i sprzedażą bransoletek na lokalnym targu, a Łukaszek zajmował się zdobywaniem wpływów w lokalnej gałęzi politycznej. Miał już po swojej stronie bardzo bliskie znajomości burmistrza oraz lokalnego skarbnika. Dlatego wiedział, że może bez większego problemu ubiegać się o stanowisko już kapitana lokalnej straży, a jego żona zajmie jego poprzednią pozycję. Trzeba było tylko wykorzystać wpływy w lokalnym ratuszu. Tak, kontynuujmy wspaniałe polskie tradycje. Jak widać, na lokalnych sędziach nie robi to totalnie wrażenia. Ewa i Łukaszek wysłali też córkę swoją do szkoły. W końcu ich stać. Kolejne bardzo dobre zmiany w prawie dla mnie. Opłacało inwestować się w znajomości. Zarówno Ewa, jak i Łukaszek objęli nowe stanowiska. Dzięki czemu mogliśmy sobie pozwolić już na tytuł ziemianina. Nie wierzę, że ja legalizuję dosłownie wszystkie przestępstwa w tym mieście. Jako kapitan straży mamy też dostęp do rozpiski wart. Zarówno w służebie oraz Białołęce uważam, że jest wystarczająco dużo strażników. Może zwiększmy ich liczbę w Łomiance oraz w dzielnicach miejskich.
miejskich. Wszyscy to popierają, nikt nie widzi w tym nic złego. Po tych wszystkich zmianach nasze już legalne biznesy generują naprawdę potężne pieniądze. Aha, to pani skarbnik zamknęła jeden z rodowych biznesów. Nie podskakuje się rodowi Ulańców, bo została ogłoszona wrogiem publicznym. Nie podskakuje się Łukaszkowi, który zresztą miał już taki apetyt na władzę, że nawet nie chciało mu się czekać kilku lat do kolejnych wyborów. Postanowił pozbyć się obecnego burmistrza, co zakończyło się sukcesem. Stanowisko się zwaliło, teraz trzeba tylko poczekać na wybory. Nasze bogactwo i wpływy dały nam możliwość ubiegania się o członkostwo w gildii złodziei. Czemuż by nie? Dzięki temu nasza dziupla działa jeszcze skuteczniej. Przez co mógł uczynić Warszawę najbezpieczniejszym miastem na świecie, z zerową przestępczością, gdzie wszystko było legalne. A kochający mieszkańcy postawili mu pomnik. Prawda, że podobieństwo uderzające? Marzenie Łukaszka się spełniło, sprawuje pełną władzę nad miastem. A was zachęcam jeszcze raz do skorzystania z linków w opisie oraz przypiętym komentarzu, zwłaszcza jeżeli gra wam się spodobała. Co na jej temat myślicie? Dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli lubicie takie odcinki z historią, polecam ten odcinek z Rzeczpospolitej, gdzie gram na pewnej modyfikacji, która pozwala mi wcielić się po kolei we wszystkich polskich władców.